Cześć, witajcie w kolejnym dniu. Jesteśmy zwarci i gotowi, aby zwiedzić dzisiaj meteory. Jest godzina 7.30. Zgodnie z planem wstaliśmy. Tak jak wiecie z poprzedniego odcinka, spaliśmy dzisiaj na dziko tutaj pod restauracją niedaleko meteorów, niedaleko Kalambaki. Noc minęła nam średnio, bo tutaj właściciel restauracji uprzedzał nas, że spuszcza na noc psy. No i tak faktycznie się stało. Te psy strasznie w nocy szczekały, do drugiej, trzeciej w nocy non stop praktycznie szczekały. Każdy przejeżdżający samochód, więc ogólnie jesteśmy mocno niewyspani, ale zwarci gotowi, żeby jechać. I jak widzicie, jest na razie przepiękna pogoda. Jest prawie bezchmurne niebo, natomiast o godzinie 12 ma już lać. Także jedziemy szybko, chcemy zwiedzić dwa klasztory. No przynajmniej dwa, ale tak mi się wydaje, że dwa to tak minimum. No, także zapraszamy do oglądania. Przyjechaliśmy na punkt widokowy. To jest taki punkt polecany, gdzieś tam znaleźliśmy na stronach internetowych. Zaraz wam pokażę, jaki jest przepiękny widok stąd. Natomiast ogólnie wszystkie meteory są tutaj potwierane między od 9, niektóre są od 10. Także my przyjechaliśmy troszeczkę wcześniej, jest parę minut po 8, żeby sobie tutaj poobserwować wszystko na spokojnie, póki jest ładna pogoda, bo ogólnie ma padać deszcz. Dzieci jeszcze spały. Tak, dzieci jeszcze spały, jak wyjeżdżaliśmy, także siedzą z babcią. Babcia już była na meteorach, bo tutaj jest dużo schodów, także powiedziała, że nie ma konieczności, żeby jechała. Ten punkt widokowy, na którym jesteśmy, zaznaczymy wam w opisie, bo tutaj naprawdę jest co oglądać. Jesteśmy po prostu na jednej z takich skał. Tu trzeba się wdrapać. Zobaczcie, jakie tu mamy przepiękne widoki. Tam na dole jest w ogóle koryto rzeki, ale jest wyschnięta teraz. Tutaj widzimy część meteorów, czyli klasztorów. Ogólnie wybudowano 24 klasztory, natomiast z tego co czytaliśmy, tylko 6 klasztorów jest obecnie zamieszkanych i toczy się w nich normalne życie monastyczne. Są 4 klasztory męskie i 2 żeńskie. Jesteśmy teraz na drugim punkcie widokowym, takim bardziej oficjalnym, który jest zaznaczony na mapach Google'a, ale powiem wam szczerze, że tu jest trochę gorszy widok. Także polecamy ten pierwszy punkt, ale oczywiście tutaj też są piękne widoki. Tak, na pewno są mniej śliskie skały, takie są bardziej... Jak pada, to na pewno ten jest lepszy. Pod kątem zdjęć i takiego poczucia bezpieczeństwa ten jest lepszy, bo są te skałki takie bardziej szorstkie. Opa! O jak, ale ciężko usiąść. To się wbija. Ja mam zakwasy. Nie wiem, czy to po których było spadać, czy po których schodach. Tak. Bolą mnie nogi. Dojechaliśmy teraz do pierwszego monastyru, który będziemy dzisiaj zwiedzać. Jest to klasztor Varłama. Nazwa się wzięła od pustelnika Varłama, który w 1350 roku tutaj wspiął się na wierzchołek i wybudował 3 kościółki. Po jego śmierci miejsce opustoszało na 200 lat. Meteor ten jest usytuowany na drugiej co do wielkości skale meteorów. Na najwyższym znajduje się wielki meteor i prowadzą do niego schody o około 100 stopniach. Ja już tutaj byłem ogólnie wcześniej, parę lat temu, nie wiem, w 2008, to dawno temu, kilkanaście lat temu. Miałem wtedy bardzo brzydką pogodę i ogólnie chciałem jeszcze raz tutaj przyjechać, żeby po pierwsze pokazać Danusi, pokazać wam przy okazji, a również sam zobaczyć, jak to wygląda po prostu w czasie ładnej pogody.
Więc bardzo się cieszę, że tu jesteśmy, bo faktycznie dzisiaj udało nam się fajnie trafić. Jest przejrzyście bardzo. I teraz robimy sobie takie małe obejście tutaj. Na górze jest duży parking, tam przyjeżdżają wszystkie autokary z wycieczkami. Można kupić jakieś pamiątki, ikony, tego typu rzeczy. Jest jeszcze przed 9, ale jest otwarte, to wchodzimy. W każdy piątek jest ten klasztor zamknięty. Zobaczcie, jakie tu skały nad nami. Przechodzimy właśnie przez mostek prowadzący na górę i zobaczcie, jak to jest wysoko. Normalnie przepaść konkretna. A ten mostek to tak nie wygląda, no jakoś mega solidnie. Niby duże śruby, ale dechy skrzypią. Stare. No. Z dużą ilością ludzi to tak stresująco na tym moście być. No. No i bramy są już otwarte. Bilet kosztuje podobno 3 euro za osobę. Na każdy klasztor. W klasztorach obowiązuje taki kanon ubioru, że tak powiem. Wszyscy muszą mieć zakryte ramiona. Nie można wchodzić w bluzkach na ramionczka, to w szczególności do pań. Natomiast jeśli chodzi o panów, no to długie spodnie. A w przypadku kobiet jeszcze powinna być długa spódnica. Ja dzisiaj miałam długie spodnie, więc jeszcze dostałam spódnicę, którą musiałam założyć. To w zasadzie jest taka chustka, szal, którym się trzeba po prostu przewiązać, ale za to jeszcze była pobrana dodatkowa opłata 3 euro. Także no jednak trzeba się też dostosowywać do jakby tych kanonów, jakie tutaj są. No i też jakby z szacunku do mnichów i do wszystkich osób, jakie tutaj są i uczestniczą. To też jest miejsce pielgrzymkowe, także no, trzeba to też wziąć pod uwagę. Nasze zwiedzanie rozpoczynamy od takiego dziedzińca z przepięknym widokiem. Znowu mamy niesamowitą frajdę, bo możemy zwiedzać klasztor, będąc praktycznie jedynymi tutaj zwiedzającymi. Tu są dzwony. Mamy tutaj 8 dzwonów. Technologia dotarła, bo wszystkie są elektrycznie sterowane. Są jakieś specjalne mechanizmy. Wszystkie są połączone kablem, więc one chyba wszystkie jednocześnie dzwonią. Zobaczcie, jakie rzeźbienie. To wszystko jest w drewnie zrobione. Beczka, która mieści 12 tysięcy litrów, jest z XVI wieku. O! No, to już wiemy, co ci mnisi tu robili w tych górach. Jak 12 tysięcy litrów wina. No, w takiej beczce oliwy, ale jaka... Ona jest z XVI wieku, ta beczka, wiesz? A tam można do środka zajrzeć? No, tylko w
Ogólnie tutaj jest bardzo dużo prowadzonych prac remontowych, ale tutaj można podpatrzeć, jak funkcjonował ten koszyk taki. Akurat tutaj transportują ziemniaki, warzywa. Bardzo wysoko. Tak, tam na dole mają ogródki, tam hodują sobie warzywka i sobie tutaj wciągają na górę. I tutaj jest mechanizm, który był kiedyś, teraz pewnie elektrycznie, to było napędzane tym tutaj, nie wiem jak to, śrubą. Widać jakieś stare zębatki, takie jakby z drewna zrobione. Super, że to wytrzymało tyle czasu, co? Bardzo ciekawa konstrukcja. Ogólnie tutaj jeszcze mieszkają mnisi, jednego nawet widzieliśmy. I na przykład tak jak tutaj, zobaczcie, jest napisane, że jest część prywatna i wchodzić nie można. Ale wszędzie tam, gdzie jest pootwierane, wchodzimy. Turystów praktycznie w ogóle nie ma. Spotkaliśmy panów z Polski, którzy byli tutaj, czy są na objazdówce. Na motorach. Na motorach. A teraz idziemy zobaczyć jakąś wystawę. Takie reflektorze zdobione srebrem z którego wieku? 18, tak? Wczesne 19. Pięknie. To jeszcze mamy ornaty przepiękne. To jest ornat arcybiskupa. Przepięknie zdobione. Jeszcze część prywatna. Wszędzie bardzo ładna roślinność. I cały czas pytanie, jak oni to zbudowali? Właśnie, trzeba poczytać. Jeszcze widok z góry. Tą drogą na dole jechaliśmy. Na razie jest przepiękna pogoda, widać góry, jest bardzo dobra przejrzystość. To nie jest normą. To nie jest normą, bo tu bardzo często padają deszcze. Więc mamy szczęście. Tu jest właśnie ta część prywatna. Całkiem spora. Jest tam, z tego co wyczytałem, że teraz mieszka około 7 mnichów. I oni właśnie w tej części prywatnej sobie przebywają. No i to jeśli chodzi o ten klasztor, to by było na tyle. Jedziemy teraz do drugiego. Jeszcze takie mała informacja odnośnie spódnic, tych, które Danusia ma na sobie. Jej się kupuje za 3 euro, ale one już zostają na własność. Także Danusia ma pamiątkę, a przy okazji przyda się do innych meteorów, które dzisiaj będziemy odwiedzać. Także taka dodatkowa stawka. Przyda się. To jest ten monastyr, którym przed chwilą byliśmy z góry. A teraz idziemy zobaczysz ten największy. On jest otwarty od 9:30. Jest już trochę aut. Parking jest ogólnie bardzo mały. Także warto być wcześniej albo znaleźć miejsce gdzieś tam też wcześniej do zaparkowania. To jest monastyr wielki, faktycznie jest wielki. I najwyższy. I najwyżej położony. Do tego monastyru trzeba pokonać już sporo schodów, bo najpierw się schodzi w dół, a potem trzeba wejść tam na górę.
Ja też mam ten system wciągania. Danusia wyczytała, że też wciągali mnichów takimi koszykami. Kupione bilety mamy, idziemy. Jesteśmy na dziedzińcu. Dziedziniec troszeczkę mniej okazały moim zdaniem niż w tamtym. Tu jest dużo więcej turystów, był też autokar z wycieczką. Chociaż otwarcie było raptem pół godziny temu, już widzimy dużo większy ruch. Nawet są już wycieczki ze krajów azjatyckich. Tak. Także zaczyna się najazd. Tutaj widzimy tą wycieczkę, coś tam oglądają. A my tutaj widzimy dach i mury kościoła, do którego zaraz zmierzamy. W kościele nie można było filmować, więc nie mamy zdjęć ze środka, ale był przepiękny. To jest 12 apostołów. Szliśmy na taras widokowy. No i tutaj to robi wrażenie. Choć powiem szczerze, że dużo ładniejszy widok był z tamtego pierwszego. No. Było widać inne klasztory i wyglądało to dużo ładniej. Tak. Znaczy widok i tak zapiera dech w piersiach, tak? Ale już jak się... Porównuje, jest, tak. Tutaj znowu widać ten monaster, w którym byliśmy przed chwilą. Teraz idziemy do jakiejś starej kuchni. Było wino, będzie chleb. Old kitchen. Piec do wypiekania chleba jest tutaj. I pomysł na oliwę taka dzień. Ale w ogóle jakie to jest okopcone całe pomieszczenie. Całe czarne. Całe czarne, na górze wywiecznik. I garki chyba, nie? Albo miski, miski. Są miski, a to jest chyba na oliwę. I tam... No wiadomo, winko musiało być. Albo na miód. A i tutaj studnia. Chyba była studnia, co? Możliwe? To wygląda jak studnia. Może woda, żeby no. Się zbierała. Wiecie, tam jest? Chyba jest dziura na sam dół. Możliwe? Wychodzimy już z klasztoru. Przeczytaliśmy, że tu trzeba pokonać 200 schodów, żeby wejść. Także się trzeba... na to nastawić. Skończyliśmy już naszą wycieczkę po meteorach. Jeśli chodzi o takie punkty obowiązkowe, to koniecznie przyjedźcie na punkty widokowe, bo z nich widok się rozpościera naprawdę fantastyczny. I jeśli chodzi w ogóle o takie porównanie według nas tych dwóch meteorów, to pomimo tego, że ten monaster największy, główny, on w ogóle jemu podlegają wszystkie inne, no to nie jest według nas oczywiście tym najpiękniejszym. Większe wrażenie zrobił na nas monaster wcześniejszy. Poza tym miała być tutaj też kaplica czaszek. Okazuje się, że jest zamknięta. Tomek będąc kiedyś ją widział, pamięta do tej pory, także chcieliśmy jeszcze raz tam wstąpić. Niestety nie było takiej możliwości. Tak, niestety tak. No, ale wycieczka bardzo fajna, bardzo udana. Na każdy meteor mniej więcej potrzeba jakieś 45 minut na zwiedzanie. Jeżeli nie ma tłumu ludzi. No tutaj do tego trzeba dojść, jest 200 schodów, także jest to dosyć męczące. Jak jest duży upał, no to też trzeba to przemyśleć, żeby być może trochę wcześniej. Pod kątem dzieci, jeżeli w ogóle byście z dziećmi się wybierali na meteory, to również ten pierwszy. Jednak pokonanie przez dzieci tych schodów w jedną stronę, w drugą stronę, potem trzeba schodzić, znowu się wspinać, bo najpierw się schodzi w dół, potem w górę, a z powrotem najpierw w dół, potem też w górę. Więc rzeczywiście my trochę zadyszkę złapaliśmy, a z dziećmi byłoby to, jednak byłaby to taka wycieczka bardziej męcząca. No z wózkami absolutnie nie można wejść, nie da się, także zostaje na piechotę. Dużo łatwiejszy dostęp był do pierwszego meteoru. Poza tym no, w środku dla dzieci nie ma nic, tak? Jakby żadnego punktu zaczepienia, który można byłoby je zainteresować. Tak.
Tak, wycieszymy się, że z nami była babcia, udało się chłopców zostawić z nią. Natomiast podjeżdżając, gdyby byli z nami, na pierwszy byśmy spokojnie weszli z oboma, natomiast na drugi pewnie byśmy zrezygnowali po 10 schodach. Dokładnie tak, no. Nie decydujmy się na zwiedzanie innych meteorów. We wszystkich, no w zasadzie pewne rzeczy się powtarzają. Muzea, nawet jeśli chodzi o ornaty, w meteorze pierwszym dużo ładniejsze bardziej nam się podobały muzeum niż tutaj. A tutaj ładniejszy kościół, bardziej taki ozdobny, no robi większe wrażenie kościół. No dobrze, słuchajcie, no to my na dzisiaj kończymy ten odcinek. Jedziemy teraz po naszą przyczepę i przejeżdżamy na Halki Diki. Dzisiaj mamy o dziwo piękną pogodę. O 12 miało padać, miało być burze na 70%. Na razie jest pięknie. No pogoda zmienną jest. Mówię, troszeczkę będziemy żałować tego wąwozu, Wikos, ale nie wiemy, jaka pogoda byłaby tutaj jutro. Wczoraj padał cały dzień deszcz tutaj, bo mówili tak ci panowie, więc spotkaliśmy tych motocyklistów, tak jak mówiliśmy, oni właśnie opowiadali, że tutaj cały dzień jechali w deszczu. Także różnie mogłoby być. Także za dzisiaj bardzo wam dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek. Dziękujemy i zapraszamy w meteory.